Asus po zalaniu, spalony procesor. Cóż może zdarzyć się gorszego? Słuchajcie, wiecie co się może zdarzyć gorszego? Wtedy, kiedy mam dwie płyty główne i z tych dwóch płyt będę chciał zrobić jednego ulepa. Dlaczego tak? Bo niestety przy płycie, która kiedyś tam u klienta działała, doszło do zalania, spaliło gniazdo matrycy, spaliło taśmę matrycy. Trafił to on do serwisu. Ktoś tam wylutował elementy, potem oddał sprzęt w takim stanie. Przysłali do nas. Ja próbowałem swoich sił. Kupiłem wtedy drugą płytę na części, żeby pozyskać z niej komponenty na naprawę tej płyty. No i laptop podziałał kilka miesięcy i zdechł. Nie działa. Więc mamy, można powiedzieć, reklamację, a dzisiaj spróbuję ulepić z dwóch płyt jedną i zobaczymy, czy taki zabieg się uda. Szanse są niewielkie, ale powalczę, bo jak nie, to trzeba oddawać kasę za naprawę. Także zapraszam, no, nowy materiał, będzie walka, bo jest naprawdę lipa, lipa, ale już wam pokazuję, o co chodzi. Mam tutaj Asusa, model, kurde, nawet nie wiem do końca, który to jest. Natomiast płyta główna jest z oznaczeniem X512FF Mainboard Revision 2.2. Płyta była zalana w obrębie matrycy i gniazda EDP. Tutaj powypalało ileś elementów, ścieżki były wypalone. Ja to dostałem w ogóle, ta sekcja była pusta. Dlatego kupiłem drugą płytę za 200 na Allegro czy gdzieś tam, czyli tą płytę. Z niej zabraliśmy elementy i przerzucaliśmy tam. To podziałało krótko, tak jak wspominałem wcześniej, czyli 3-4 miesiące i padło. No i mamy reklamację. Dzisiaj będziemy robili inny temat. Spróbuję z tej płyty, która jakkolwiek działała, przerzucić procesor, który był w tym miejscu, a mam go de facto w podstawce już. I przerzucimy go do tej płyty. I można byłoby powiedzieć, ty Spox, wystarczy przelutować, odpalasz, bem, działa. Kurde nie, no niestety nie, bo na tej płycie już ktoś wcześniej był, ta, którą kupiłem za 200. Zawsze jest tak, że nawet kupujesz na Allegro jakąś płytę, która jest opisana jako uszkodzona, ale nikt tam łap nie pchał. No i słuchajcie, ja z tej płyty tylko i wyłącznie zabrałem komponenty, mowa o dolnej płycie, tylko zabrałem gniazdo, ale jak się przyjrzymy bliżej, to nagle okazuje się, że czarodziejsko brakuje cewki, brakuje tranzystora. Tutaj w ogóle przy BIOSie brakuje kondensatora. Wcześniej jak patrzyłem, to przetwornica procesora miała poprzesuwane kilka kondensatorów o jedno pole w bok. Ktoś tu był, ktoś mierzył, kombinował. Więc najpierw przerzucimy CPU, zrobimy reballing. Kurde, źle mówię, bo pokażę wam. Płyta bez procesora Asusowska, ta, która elektrycznie, ona jest ogólnie sprawna. Ona dawała obraz na monitor zewnętrzny, ale wszystkie te lutowania, które poczyniłem, niestety nie przyczyniły się do tego, żeby to działało stabilnie. Po prostu operacja się udała, natomiast pacjent nie czuje się stabilnie. Bo właśnie z tą płytą jest tak, że ona daje obraz na zewnętrzny, dawała, bo już teraz procesora nie ma, ale dawała na zewnętrzny, a na matrycę 15-calową dawała poprawny obraz, a na 17-calową już go nie dawała, więc myślę, że chodzi o długość linii sygnału, a przez to, że to jest drutowane, to wpływa na jakość przesyłanych informacji. Więc może teraz tak, włączmy sobie Corada i pokażę wam, jaki prąd pobiera na ten moment płyta bez procesora. Podpinamy się, cyk. 1 mA pobiera. O, tutaj. Spoko jest. Bo musimy sprawić, aby druga płyta była w takim samym stanie. A jak do tego nie dojdziemy, to lutowanie procesora jest kompletnie pozbawione sensu. I to jest płyta bez CPU. I zobaczcie, jeżeli sobie zmierzymy, mamy 3,40 V na tej cewce, a na tej wyżej mamy linię 5-voltową, czyli 5 V mamy always, 3 V always mamy. Oczywiście tam na terminalu baterii nie ma nic, bo nie ma baterii. I co najważniejsze, linia 20-voltowa B+, no i też musi być obecny, bo skoro mamy 3 V, 5 V, no to musi być i 20 V. Także na tej płycie już elektrycznie wszystko jest, ona tylko potrzebuje procesora. I ten procesor był chwilę temu wylutowany. I musimy zrobić, aby ta płyta też była w takim samym stanie, przy czym teraz przerzucamy sobie komponenty. Zobaczymy, czy będzie fajnie, czy nie fajnie, bo nie znam historii tej płyty. Tu może być i KBC spalone, bo z jakichś powodów ten procesor był spalony. Jeżeli mierzyliśmy rezystancję względem masy na 8 nodze od kości BIOS, no to było zwarcie. Więc w ogóle mikroskop sobie przestawiłem trochę. Może będzie mi się troszeczkę lepiej pracowało. Zobaczymy. Idziemy na minionka. I stąd będziemy musieli po kolei zabierać komponenty.
No nie wygląda to źle. Tylko oczywiście tutaj cały czas będzie brakowało nam jeszcze drobnicy od matrycy, ale to już jest inna para kaloszy, bo nie ma sensu teraz wchodzić w wymianę złącza drobnicy, skoro ta płyta, na przykład po wymianie procesora, ona elektrycznie się nie podniesie. Jak będzie, zaraz się okaże, bo tak jak mówiłem, nie lutowałem jeszcze, przynajmniej nie pamiętam, żebym kiedykolwiek w swoim życiu lutował procesor 8, 9 generacji niskonapięciowy. To jest procesor w kształcie takiego wydłużonego prostokąta. Standardowo do generacji 7 one miały troszeczkę bardziej, te prostokąty były bardziej kwadratami, więc tak to się odbywało. Ok, musimy sobie zrobić reballing. Co mogę powiedzieć? No kurde, pierwszy reballing procesora 8 generacji bez większych komplikacji. Szkoda, że takie typowe naprawy tak nie wyglądają, nie? Nie, tak nie jest. Teraz tak, sito jest gorące, jeszcze magnes dociska. Magnes zabieramy, tyk. Zaraz zobaczymy sobie, czy nam procesor odklei się bez problemu od sita. Czasami te kulki trzymają, wiecie? No, spróbujmy go odczepić. I z tym czasami jest problem właśnie. Się tak wydaje, ale... będzie spoko, patrzcie. O, jedna kulka nie siadła. Ty franco. Centralnie została w sicie, więc... Okej, zaraz dogrzejemy. Już myślałem, no to kurde, jeszcze raz. Widzicie, jak to jest. Cyk. Albo jakiś brud chyba tam był. Czasami w sicie zostanie kawałek brudu i potem jest jak jest. Łapiemy pęsetką. Nagrzewamy kulkę. Jak będziemy mieli szczęście, nie zleje się. Come on. O, już się nagrzewają kulki. Lśnią. No i spoko jest. Tak wygląda procesor. Wygląda spoko. Kulki 0,4 mm. Wymiana procesorów. Niewdzięczny temat. Bo zawsze zachodzi pytanie, dlaczego w danej płycie spalił się procesor? I czy jesteśmy w stanie sprawdzić, jak do tego doszło? Jak to śpiewał pewien pan, jak do tego doszło, nie wiem. Teraz chodź. Mieszamy cynę. Podbijamy temperaturkę do 350, bo laminat jest jakże zimny. I teraz cyna. W
tym miejscu mamy takie utlenione pola. Widzicie to? Jak to brzydko wygląda? Nie wiadomo, co było wcześniej robione, czy ten sprzęt był po zalaniu, bo obok tych kondensatorów też taki topnik jest. Centralnie to mogło być po zalaniu. Jest jakaś szansa, więc zaraz frezareczką przejedziemy i wyczyścimy te pola. Zobaczcie, no jak nowe. Musiałem, wiadomo, trochę delikatnie usunąć wierzchnią warstwę solder maski, ale pola lutownicze są eleganckie, więc git. Teraz topnik. Ogólnie lutowanie wszystkich tych właśnie niskonapięciowych procesorów z literką U, one są w kształcie tego prostokąta, bardzo te układy się wyginają podczas montażu. Ten procesor nawet teraz jest wygięty. On dopiero jak będzie miał ze 170 stopni zaczyna się prostować i nie zawsze się idealnie wyprostuje, więc tutaj jest spora szansa, że źle się zalutuje. Idziemy na maszynę i widzimy się zaraz za moment. Mam płytę, kurde, zaraz zobaczymy, jak wygląda laminat, czy procesor się zalutował równo, czy nierówno. Stąd widać, że leży, no można powiedzieć idealnie, ale jak będzie, kto to wie. Na całej długości procesor widać, że siedzi spoko, natomiast jakbyśmy lutowali dołem i górą, wygiąłby się bankowo. To czy to działa, to jest inna para kaloszy, jeszcze możemy pójść na minionka, ale sprawdźmy w powiększeniu. Nie no, kurde. Aż miło popatrzeć, że coś takiego ma miejsce. Procesor wlutował się poprawnie. Teraz trzeba podać zasilanie i zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że na tej płycie nie brakuje żadnego komponentu. Chociaż czekajcie, jeszcze jedna rzecz przykuła moją uwagę względem oryginalnej płyty. Ten kondensator jest przesunięty, więc też go do góry o jedno miejsce cyknę. Nie wiem, kto miał na celu przesuwanie tych kondensatorów i czemu to miało służyć, no ale dobra. Grzejemy. Właśnie tutaj w obrębie przetwornicy procesora też ktoś był. Stary topnik, już kolor zmienił trochę, a tak bywa. Preparat. Możemy domyć. Tu jeszcze do pełni szczęścia przydałoby się BIOS zmienić, ale właśnie nasz BIOS. W tym miejscu powinien być kondensator, czy co tam jest na oryginalnej płycie? Tak, kondensator odfiltrowania napięcia, a pozostałe elementy są. To dołożymy potem. Dobra, to nie ma co się bawić w ciuciu babkę. Trzeba podać zasilanie i zobaczyć, co termowizja pokaże. Próbujemy, co będzie. No i zaraz startujemy. RAM jest nie wpięty, ale od spodu jest nalutowana pamięć. Więc co by się nie działo? Patrzymy, próbujemy. 3, 2, go. 390 mA pobiera. Procesor się nagrzewa. 430, 420, 370, 400. Już po tym prądzie bym powiedział, że spora szansa, że elektrycznie płyta chce rozmawiać. Prąd nie jest jednostajny. Ma spadki, wzrosty. Kurde, wyłączamy zasilanie. Może tym razem coś z tego wyjdzie. Przydałoby się podłączyć pendrive'a. Jest USB? Jest. Zobaczymy, czy będzie nagrzewał się pendrive. I w sumie w tej konfiguracji, bo gdzieś tu miałem układ chłodzący. Chłodzenie do tego Asusa prawie że papierowe, bardzo cienka blaszka. Dołożymy trochę pasty na ten procesor. No i niech się dzieje, co się chce dziać. Tyk. Jak to było? W tą stronę? Nie, w tą. O, pokażę wam tu góry. Tak, to blaszkę nałożymy, nie? Na razie na przymiarkę.
pyk. Do tego jeszcze jakieś śrubeczki powinny być. Na śmieciu mi tu przygotował. I śrubeczki dwójeczki. 3 razy 2 mm zapewne. Po przekątnej złapiemy sobie dwie. Teraz pędrek. Zobaczymy, czy będzie mrugał, czy będzie komunikacja. I w sumie możemy podłączyć pod wyjście HDMI. Przy czym nie wiem, czy ten Asus w BIOSie w razie czego da obraz. Tego nie wiem, ale podłączyć mogę, więc zobaczymy. No i próbujemy. Czekamy. Prąd 360, 400. Na razie pendrive nie mruga. 500. O, wyłączył się. Dobra, resetuje się. Widzicie, ten prąd, to jest istotne. To jest BIOS, albo z wyczyszczonym MME regionem, albo nie wiadomo. Ciężko mi powiedzieć. Nie wiadomo, kto wgrywał BIOS do tej płyty. Kostka nie wygląda najpiękniej. 500 mA, o, patrzymy na to. Patrzcie, jest Asus, działa po wymianie. Ty dzido, ale fajnie. Windows się wczytuje, jakim cudem? Ty, kółko się kręci. A, dobra, instalator podłączyłem. Na tym pendrive jest Windows. Ja nie mogę, patrzcie to. 130 mA pobiera w instalatorze. 20. Jak mało watów. Masakra. Ok, pierwszy temat mamy zakończony. Odłączam zasilanie. Teraz do pełni szczęścia trzeba wymienić złącze EDP, więc trzeba przerzucić elementy z tamtej płyty tutaj, bo stąd wcześniej zabierałem tam, także to szybko na przyspieszeniu zaraz lutuje i zobaczymy, zrobimy test, bo po to to robię wszystko, nie? Z nadzieją, że ożywimy laptopa i pani Marta będzie zadowolona. Teraz możemy sobie wziąć matrycę do tego laptopa i ją podłączyć. Ciekawe, czy będzie obraz. Pyk. Złączę matrycy. Tasiemka. Wypnijmy się. No i zaraz zobaczymy. Trzeba być ostrożnym przy wpinaniu tych złącz. Łatwo je wyrwać, nadgiąć, nadszarpnąć. Bo to jest matryca 17-calowa, nasza nowa podłączona. Przy czym on będzie potrzebował trochę więcej czasu na start, bo BIOS jest nieoryginalny pewnie. Podpinamy zasilanie, już tam pobiera 400 mA. No i czekamy. Da obraz, czy nie da obrazu? Czekamy cierpliwie. Tam prąd już jest 430, 480. On zaliczy oczywiście rest. Jest obraz! Jest! Fajnie, ruszyło. Opłaciło się wchodzić taką naprawę. Przy czym jeszcze jedna rzecz, bo on, nawet jakby nas wrócił za pierwszym razem
jak bawiłem się przy tym złączu matrycy, to okazało się, że ten laptop dał obraz na tej matrycy 17-calowej. A zrobił się problem w momencie, kiedy wczytywał Windowsa. Nagle wywalił biały ekran. Więc ja sprawdzę. Mam nadzieję, że jakiś tu dysk twardy jest. Pytanie, czy ósma generacja wspierała dyski PCI Express? Chyba tak. Tam już PCI Express gadało. Zaraz tasiemkę nałożymy. W tą stronę. Tak. W tą stronę i zobaczymy, czy on da obraz do Windowsa. Bo ta 17-calowa matryca, o ile nawet zapaliła na chwilę w BIOSie, to przy wczytywaniu Windowsa był biały ekran. Przy wczytywaniu Windowsa. No i przełączmy sobie na główną kamerę. I teraz ten laptop powinien za chwilę wystartować do Windowsa. Podpinamy zasilanko. Cyk. I prąd. Palimy go. 500 mA pobiera. No i ciekawe. Ciekawe, bo mówię. Jak on przyszedł na reklamację, zacząłem go mierzyć, grzebać. Mówię, co źle zrobiłem, co było nie tak. Przemyłem to wszystko, przelutowałem komponenty. No i kurde, dobra, jest obraz, jest Asus. Ogarnąłem, cyk, Mietek złożył całego laptopa, mówię, zajebiście, działa, sprzęt, odsyłamy, obroniona reklamacja. Ale okazało się, że laptop właśnie przy wczytywaniu Windowsa, jak już pojawia się grafika, nagle biały ekran, pulpit, wszystko jest na biało, paski, jakieś artefakty i tu już jest nie halo, a potem po restarcie, jak Mietek kliknął, uruchom ponownie, już nie da obrazu na tej matrycy 17-calowej, a co dziwnego, na 15-calowej matrycy cały czas dobrze było. No i co? Myśli Windows, kręci. O, no i bank pamięci też jest sprawny, bo system się wczytuje. Także wymiana procesora. Pierwsza moja wymiana procesora 8 generacji. Tu jest i trójka 8 generacji. Szkoda, że nie i 5, nie i 7. No ale umówmy się, jak mamy dysk czy MSATA, czy PCI Express, NVMe i on służy do YouTube'a, nie wiem, Facebooka i wszystkich innych mediów, to jest spoko. Jeszcze tak. Niech on się wczyta do Windowsa. Na razie kręci, myśli. Przy czym to jest dysk pani Marty, więc nie wiem, czy tam nie wysypał się Windows, kiedy on był włączany x razy. Aczkolwiek, pewnie wykryje nowe urządzenie, bo BIOS jest inny. Bo przeładowało, kółko jest inne, widzicie to? Przygotowanie urządzeń. To jest fajne w Windowsie 10. Przekładasz dysk z laptopa A do B, i on potrzebuje 10 minut, umówmy się, i on za chwilę uraczy cię pulpitem i twoimi plikami. Więc to jest mega fajna rzecz. Ja chcę to zrobić tylko jedną rzecz. Zresetować, znaczy uruchomić ponownie Windowsa. Na tym mi zależy w tym momencie. I zobaczyć, czy jest wizja. Nie chciałem już tracić czasu. Wyciągnąłem płytę szybko, podłączyłem tą płytkę, kurde, boczną, bo do niej wentylator jest przykręcony. I dół musimy podłączyć, bo kurde, dlaczego? Bo obieg powietrza idzie przez dolną obudowę, ale sobie to wymyślili, więc zaraz zobaczymy, czy ruszy. Może będzie lepiej. No, nawet ten laptop będzie w miarę kompletny. Ciekawe, czy się włączy z baterii. Ciekawe. Zapaliła się dioda. No to. To na plus. Szukamy jeszcze. Come on. A jest obraz, dobra. Jeszcze tak, podłączmy sobie zasilanie. Gdzieś w tej partii było. Nawet nie widzę za bardzo. Niech się wczyta. Ładowanie baterii się odbywa, bo laptop pobiera 1,8 ampera, więc to już i tak dobrze rokuje, bo wiecie, jeżeli kupujecie płytę uszkodzoną, chcecie z dwóch zrobić jednego ulepa, no to różnie bywa. Brak elementów nagle się przyczyni do braku ładowania baterii, do braku działania Wi-Fi, braku podświetlenia, braku detekcji, nie wiem, zamknięcia klapy, bo jakiegoś rezystora zabraknie. I tak w koło Macieju. Dobra, on będzie myślał. Przypauzuję, poczekam jeszcze 5 minut, mam nadzieję, że się pojawi pulpit i będziecie razem ze mną już na pulpicie, mam taką nadzieję. 10 sekund później pokazał to dziad. Nie znam pinu. Okej, ale to nie musimy go znać. Tu chodzi o jeden temat. Czy można go zrestartować i czy on normalnie się włączy po restarcie, uruchom ponownie? To jest najważniejsze w tej sprawie, bo on mówi wtedy, kiedy go Mietek ostatnim razem złożył całego, skręcił, a bardzo skomplikowany jest ten laptop, jeżeli chodzi o konstrukcję zawiasów, klapy, to wtedy on po restarcie nie dał obrazu. No i jest to obraz. Myślę, że się udało. W końcu się udało. Ilu z was jeszcze używa dysków talerzowych w komputerach?
gdzie na nich jest dysk twardy. Macie jeszcze takie sprzęty? Mówię o sprzętach takich no, do pracy codziennej, bo ja już wiadomo, przeskoczyłem na SSD, tam już był wow, kosmos, później te dyski PCI Express. Tam już jest szybciej, ale ja tam nie czuję tego aż tak bardzo. Natomiast taki termin na wczytywanie Windowsa to jest niedopuszczalne. I bach, jest. No dobra, on startuje. To teraz jeszcze zrobię jedną rzecz. Pyk i całkowicie go zamknę. I za chwilę go uruchomimy. Prąd, 2 ampery. 1 amper, czyli odbywa się w tym momencie ładowanie baterii. I go odpalamy i test. Prąd się podnosi na 1,6 ampera. Jest. Dobra, już mnie przytrzymał, już tak się zastanowiłem, kurde, bo wtedy tak było, nie, że on za Chiny Ludowe nie chciał za drugim razem od razu, patrz. No właśnie, bo wiecie jak to jest, wiecie dlaczego teraz po włączeniu kompa on od razu wskoczył do ekranu logowania, a nie ma tego kręcącego się kubka? Wiecie? Napiszcie komentarz, ciekawe czy wiecie. Ja przez 5 lat nie wiedziałem, dopiero mój kuzyn mi to powiedział. Także mogę uznać, że gwarancja obroniona. Sporo kroków podjętych przeze mnie, ale tu chodzi głównie o to, żeby nie zostawiać klienta na lodzie i poczuwać się do odpowiedzialności i do tego, za co się bierze pieniądze, nie? Czyli jak się coś komuś, za przeproszeniem, wyteguje, to jak u mnie to robi, to ma gdzie wracać. Ta gwarancja nie jest na zasadzie, że o, bo ci powiem, że bo było zalane wcześniej, nie ma gwarancji. Nie, chcę zawsze robić tak, żeby dwie strony były zadowolone. Dzisiaj kończę. Jak się materiał podobał, łapa w górę. Jak nie, łapa w dół. Napisz komentarz, co o tym wszystkim myślisz, sądzisz.